Witam Państwa, ja nazywam się Konrad Pawlus i od prawie 2 lat współtworzę taką krakowską firmę informatyczną Benhauer. Ale no, powiedzmy, jest to startup dość już taki ugruntowany, bo z 3-letnią historią już trochę ludzi zatrudnia, natomiast ciągle startup. Ale ani jej produkt, ani sama firma nie będzie przedmiotem mojej prezentacji. Chciałbym Państwu opowiedzieć o czymś innym. Chciałbym Państwu opowiedzieć o swoich doświadczeniach jako programisty w takiej ewolucji do czegoś, co można nazwać w cudzysłowie startupowym biznesmenem. To tak troszkę biznesmenem brzmi zbyt poważnie, bo za takowego się nie uważam, ale jakieś doświadczenia przez te ileś lat, prawda, styczności z technologią i z biznesem zdobyłem i chciałbym Państwu bardzo krótko o tym opowiedzieć. Historia, moje początki sięgają dość lat, powiedzmy, późnych 90. lat, kiedy tworzyłem jakieś programy komputerowe. Z biciem serca wgrywałem te programy komputerowe na jakieś serwisy typu Cheap Download i tym podobne katalogi oprogramowania, gdzie z jednej strony widziałem tikający licznik impulsów telekomunikacji polskiej. Pewnie wielu z Was nie pamięta, że takie coś było jak impulsy połączenia internetowego, za które, prawda, rodzice dali po głowie, dostając rachunek. Natomiast to nie było ważne. Ważna była wizja, prawda, sukcesu. Na drugi dzień po prostu telewizja się zjedzie, rewelacja, program sprzeda się w niesamowitym nakładzie. Tylko jednej rzeczy to nie uwzględniało, że cena zaproponowana przeze mnie za ten program, pomnożona razy ilość osób w ogóle w Polsce posiadających dostęp do internetu, nie gwarantowała żadnego sukcesu, wręcz wielką porażkę, prawda? Więc z racji tego, że to nie był wielki sukces, musiałem jakoś zarabiać na życie, prawda? Pracować w firmach mniejszych, większych. W końcu trafiłem do korporacji. A 2 lata temu właśnie kolega namówił mnie na zmianę, na założenie i współtworzenie własnej firmy. I przede wszystkim musi nastąpić pewna zmiana w głowie programisty myślenia. Wydaje się, że w korporacji jest dużo pracy, prawda? Ale to nie jest prawda. Tak naprawdę w własnej firmie jest znacznie więcej pracy. W korporacji jest coś takiego jak symulowana praca, prawda? I te dwie rzeczy są w sprzeczności, prawda? 8 godzin nie wystarcza, żeby założyć własny biznes, prawda? W korporacji jako programista, a nawet potem jako szef jakichś projektów, zespołów, spotyka się człowiek z pewną odpowiedzialnością, ale jest to sztuczna odpowiedzialność tak naprawdę. Są jakieś hierarchie raportowania, ale tak naprawdę jakieś problemy, potknięcia można w pewien sposób rozmyć po zespole. Natomiast w własnej firmie spotykamy się z całkowitą odpowiedzialnością, prawda? Jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, za ludzi, za produkt, za klientów, prawda? Natomiast dwie rzeczy, które są ciekawe, to, że no, w korporacji pracując jednak radość z osiąganych sukcesów nie jest aż tak duża jak z najmniejszego sukcesu własnej firmy, prawda, własnej działalności. I to by była zmiana na takim poziomie miejsca, jakby otoczenia pracy. Natomiast musi też nastąpić w człowieku pewna zmiana takiego ja, prawda? Programista oczywiście myśli, że wszystko da się zrobić, prawda? No, cokolwiek, jakikolwiek program, jesteśmy w stanie go zrobić, napisać prędzej bądź dłużej, ale problem jest taki, że nie jesteśmy go w stanie sprzedać, prawda? A tutaj jednak biznes to nie jest zrobienie czegoś i oglądanie, jakie to jest wspaniałe, natomiast chcemy w jakiś sposób coś sprzedać, zaproponować ludziom. Jako programista człowiek chce robić wszystko sam, prawda? Jest panem swojego komputera, swojego laptopa, jest w stanie kontrolować wszystko, natomiast w własnej firmie tego nie da się zrobić. Trzeba delegować odpowiedzialność, trzeba zarządzać zespołem jakichś ludzi i może się to wydawać dziwne, ale dla osoby takiej technicznej jest to bardzo trudne, żeby zaufać innej osobie i dać jej kod do ręki, taki programu, dać jej serwer do własnych rąk, by nim zarządzała. To jest ogromnie trudne, musi nastąpić bardzo duży skok w myśleniu, prawda? Ciekawe jest też to, że osoba techniczna, programista strasznie szybko się nudzi, prawda? Zakładając własną firmę i prowadząc własny biznes, nie ma na coś takiego w ogóle miejsca. To jest jednak długofalowy cel, którym nie można się znudzić i powiedzieć, a to ja już rezygnuję, prawda, nie prowadzimy tego dalej.
sednem całej tej sprawy jest właśnie to, że kod, program, produkt to wcale nie jest jeszcze biznes, prawda? Czyli całe myślenie z wielu lat i doświadczenie sprowadza się do tego, że mając produkt, produkując program, produkując stronę internetową, wcale nie robimy jeszcze biznesu, prawda? I tu jest takie ciekawe matematyczne po prostu równanie. To nie jest mój oryginalny pomysł, natomiast obliczenie jest moje, prawda? Ile jest wart pomysł? Różni ludzie pytają, że sukcesem jest dobry pomysł. Tak naprawdę pomysł według mnie jest wart 4,50, bo zatrudniając średnio inteligentnego studenta, wsadzając go w Krakowie na rynku, nie wiem jakie są ceny piwa w Wrocławiu, ale załóżmy, że pije jedno piwo na godzinę, czyli 9 zł, wymyśla nam co pół godziny jakiś fajny program, na koniec dniówki to już, przepraszam, pomysł, na koniec dniówki to te pomysły są w ogóle rewelacyjne, więc wychodzi 4,50 za pomysł. Co wcale nie zmienia faktu, że świetne pomysły powstają przy piwie. Natomiast to, że one powstają przy piwie, to jeszcze też o niczym nie świadczy. Trzeba je w jakiś sposób zweryfikować, w jakiś sposób wprowadzić w życie. No i jako programista pierwsze, co robiłem na początku, jest pomysł, dobrze, wieczorem będzie program gotowy, prawda? No i wrzucimy go, super, będzie działać. No nie można tak działać, prawda? Są jakieś otoczenie rynkowe, jest jakaś konkurencja, analiza, czy można sprzedać dany produkt, jakiś plan, prawda? Nie wolno się oszukiwać, to jest bardzo ryzykowne stwierdzenie, natomiast zaraz je wytłumaczę, nie można się oszukiwać, koniec końców robi się coś dla pieniędzy. I to może bardzo łatwo zrodzić taką myśl, że motywujemy się tylko pieniędzmi, ale to nieprawda. Jako właściciel biznesu motywuje się jak najbardziej chęcią zrobienia czegoś fajnego, czegoś użytecznego, natomiast zatrudniam ludzi, którym trzeba płacić, którzy mają rodziny, którzy mają kredyty i ten biznes koniec końców sprowadza się też do jakichś pieniędzy, prawda? Drugą sprawą, którą często również można pomysły odrzucać bądź akceptować, jest to, czy po prostu chcemy tylko zrobić coś lepiej. No to jest bardzo trudne, prawda? To się udało przy Gmailu, to się nie udało już przy Wave'ie, prawda? I ten masa jeszcze innych problemów do rozważenia, które pozwolą nam ocenić, czy jakiś pomysł w ogóle warto wprowadzać w życie. Natomiast podstawa, że nie wolno z tym w ogóle przesadzać, prawda? Nie można tego rozpamiętywać. Trzeba w końcu się zdecydować i coś tak naprawdę robić, prawda? I teraz znowu mój świat po lewej stronie sprzed 5 może lat, nawet 10 lat, gdzie samo rozwiązanie, zbudowanie czegoś to załatwiało sprawę. Jest informatyka, programy, świetnie, będzie sukces. Natomiast w tej chwili życie zweryfikowało to całkowicie, prawda? No, samo zrobienie produktu jest niczym w porównaniu z tym, że trzeba go zareklamować, trzeba go sprzedać, trzeba w jakiś sposób go promować, prawda? I po tej realizacji, do której przystąpiliśmy, prawda, i zaczynamy marketing, jest świetnie, mamy klienta. I co się wtedy dzieje? Przede wszystkim nie można tego klienta zawieść, bo to jest nasz jedyny klient, pierwszy klient duży. Jak go zawiedziemy, będzie problem, będzie zła prasa, będzie źle o nas, będą źle o nas mówić, będzie źle mówić o nas konkurencja. Pierwszy klient znajduje błędy w naszym oprogramowaniu, więc bardzo trudna jest z nim współpraca i relacja. I coś, co powiedział dawno CEO jednej z firm, w której pracowałem, że najważniejsze jest, żeby pierwszy klient nie był jedynym. Bo to jest drastyczna sytuacja. Mamy jednego klienta, musimy dla niego utrzymywać produkt, musimy go wspierać, natomiast nic na tym nie zarabiamy i nie przybywa nam w ogóle kolejnych klientów, prawda? Ten sam człowiek powiedział kiedyś, że pierwszych 5 klientów należy kupić i tutaj też jest to pewną maksymą, którą ja wbiłem sobie do głowy jako programista, że jednak tych pierwszych klientów trzeba w jakiś sposób zdobyć, kupić. Teraz po tym pierwszym kliencie przychodzi kolejny etap. Mamy coraz więcej klientów. I jak się przeskalować? Oczywiście jako programista myślę, serwery, prawda, pamięć, tutaj kupujemy nagle, stop, to w ogóle nie jest ważne. To jest zarządzalne, to w jakiś sposób jest przewidywalne. Natomiast mało przewidywalne jest to, że w Krakowie od 2 miesięcy nie możemy znaleźć programisty. Lub że w jaki sposób zatrudniać 3 osoby miesięcznie, jeżeli biuro mamy no, określonej wielkości, prawda? To są wyzwania dopiero, kiedy mamy dużo klientów. To nie są serwery, to nie są rzeczy, którymi da się łatwo zarządzić, prawda?
I teraz jeszcze taka dygresja. Mamy pierwszego klienta, mamy więcej klientów. Firma myśli o tym, super, weźmiemy inwestora, da nam pieniądze, będziemy się szybciej rozwijać, ale to rodzi kolejne pytania i kolejne wątpliwości, prawda? Inwestor przychodzi i pyta, kto tak naprawdę rządzi w tym projekcie. Zainwestujemy w was pieniądze, kto tu będzie decydował. Natomiast jako startup możemy podejmować szybko i bezboleśnie nawet drastyczne decyzje, prawda? Inwestor pyta o strategię, a my pytamy inwestora, co to jest strategia. Prawda? I tutaj kolejną rzeczą, jaką się nauczyłem w biznesie, jest kiedy w ogóle próbować znaleźć takiego inwestora. No jak najpóźniej po prostu, bo im później, tym lepiej. I teraz takie podsumowanie tego krótkiego wystąpienia. Dlaczego na krawędzi? Przede wszystkim prowadząc ten własny biznes, nie wszystko da się przewidzieć. To nie jest jak w informatyce, że 2 plus 2 jest 4. Tu po prostu rzeczy tak zaskakujące wychodzą w praniu, że nawet człowiek by się nie spodziewał. Ważną rzeczą jest to, że istnieją specjaliści. Trudno bardzo znaleźć tych specjalistów, szczególnie będąc startupem. A nie wszystko da się zrobić samemu, chociaż z początku tak się może wydawać, prawda, wychodząc z tego środowiska technicznego. To by było chyba na tyle. Dziękuję Państwu za uwagę.